W zimowym czasie jest przyjemna pora. To ferie zimowe i zabawa spora. Miejsko-gminny ośrodek kultury i sportu w Praszce przygotował bogatą ofertę zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Są zajęcia budowania z klocków Lego, biżuterii z koralików oraz tańca hip-hop. Są to zajęcia inne niż te, które oferujemy w czasie roku szkolnego, w związku z czym badamy też środowisko, jakie jest zainteresowanie. Jest to też oderwanie od tej codzienności, jaką mają dzieci i młodzież w domach. Głównie uczymy się tańca street dance, chodzi o kulturę hip-hopu i głównie poznajemy podstawowe kroki, teorie, skąd się wziął w tym taniec, z jakich lat i z jakiego na przykład miasta. Dodatkowo dzieci do 13 roku życia mogły skorzystać z darmowej godziny nakrytej pływalni. Darmowa godzina obowiązywała o godzinie 11. W trakcie ferii dostępna była również hala sportowa. W godzinach od 8 do 12 jest dostępna dla każdego dziecka, dla osób dorosłych. Można przyjść, grać w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, tenis stołowy. Zajęcia były wyjątkowo aktywne i nie było czasu na nudę. Co 2 dni przyjeżdżam. Zdecydowałem się na pewno dlatego, że też nie chce mi się ciągle siedzieć w domu. A tak to tutaj można pobiegać, poćwiczyć. Najczęściej to gramy w piłkę nożną. Też możemy pograć w koszykówkę albo w piłkę ręczną. Fajnie jest, gramy w piłki, zawody są różne. Można spędzić czas z kolegami i z koleżankami. Można sobie pograć. Graliśmy w BRK, byliśmy podzielni na 4 drużyny i drużynowo głównie graliśmy. Możemy się też bardziej tak poruszać i nie siedzimy tak przed telefonami, jak teraz tak głównie jest. Miło tu mi się spędza czas i mogę się spotykać z przyjaciółmi i mi się wtedy w domu nie nudzi. To był długo wyczekiwany okres zabawy i odpoczynku. Liczne zajęcia artystyczne i sportowe były szansą na interesujące spędzenie 2 tygodni ferii.